Tylko czekać, jak ci po tym filmie na chatę wjadą, ale sam jesteś sobie winien. Jechali, pojechali, pop, rozgłaszasz. Przez wasze durne filmy jest zmiana prawa. Ciekawe, czy po nowym roku będziecie dalej kręcić, idioci! Ja pokazałem sytuację tak, jak wyglądała. A to, że będą mi pukać na chatę? No to wątpię. Dzień dobry. Zastanawiam się pan, jak naprawdę ma na imię Bóg? Witam wszystkich z tej strony Odyn. Dzisiaj wypadł na Morawę. Pogoda nie dopisała, chociaż czasami przebłyski słońca są tak jak teraz. Siedziałem długo w domu i myślałem nad tym, jak nagrywać te moje odcinki i wpadłem na taki pomysł, żeby tą kamerę, co nagrywała do tej pory timelapsy, przypiąć do daszka i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także zapraszam, sprawdźmy, co się czai w wodzie. 75 sygnał, łowimy, wykopany. I cóż to będzie? Co to? Co to jest? RE 65 70. Stawiam na 2 grosze, bo jest dość głęboko. Znaczy, Boże, na 2 złote z PRL-u. Wykopane. To jakaś blacha, kawałek miedzianej blaszki, 62 przerywany i łamany na żelazo, czyli wysoki ton łamany na żelazo. Nie wróży nic dobrego, ale zobaczmy to. Kapsel, Jezu. Głęboki sygnał 75. Możliwe 5 zł z PRL-u, bądź duży ołowiany, znaczy większy, średnio ołowiany ciężarek. Dobra, idę wyciągnąć, zobaczmy co to. Grosik. To będzie kapsel pewnie. Ołowiany dziad, albo to nie wiem co to jest. To jest idealny sygnał na kapsla, ale jest trochę za wysoki. Wykopmy to i mi się wydaje, że to będzie jakiś duży metal. Jakieś duże zardzewiałe żelazo, płaskie bynajmniej. Op. Kapsel. To będzie jakieś coś dużego, kilka sygnałów koło siebie. Blacha. Już taką kiedyś złowiłem. Strasznie dużo żelaza tu jest. 61, 62. Grosik. Ołów. Pięć złotych. Piryle. Sygnał 51, 52, 53.
To będzie złotówka albo zawleczka. Stawiam na zawleczkę. O! Jednak nie. Cóż to mi mamy? Coś pięknego, sreberko. To może być grosz. Warto jest śledzić ryba wykopana. Kawał ołowiu. Sześćdziesiąt trzy, sześćdziesiąt pięć. Będzie 2 albo 5 groszy, jak zwykle, no. Pięć groszy. 55, 56. Bardzo ciekawy sygnał. Głęboko wykopany. Oby to nie była zawleczka. Rde. 75, 76. I najlepsze jest to, że widzę coś na dnie i się błyszczy. Ciekawe, co to będzie. Wykopane. Jakaś bateria. Co to jest? Ciekawa rzecz. Ciekawe, co to jest. 62, 63. Zobaczmy. Jakiś malutki medalik. Mikroskopijny. Żeby mi nie wypadł. Miedziany. Miedziany. Sygnał 87 89 88 89. To musi być srebro. Srebro albo jakiś aluminium, ale nie, to będzie srebro. To będzie srebro, to na 100% będzie srebro. Nie wykopane. Dobra, wykopane. Sprawdźmy to! Jest to! I wygląda na srebrny pierścionek. Srebrną obrączkę z jakimś tam. O, jest nawet próba ładnie. Nawet czysty jest. A sygnał jak na zawleczkę. Wszystko trzeba kopać, naprawdę wszystko trzeba kopać. Nie wiem, co. Chyba będzie nierdzewka. Ale 53 sygnał. To jest typowy sygnał na zawleczkę, ja nie wiem, jak to. Ale jeszcze sprawdzę. No 53. 53, jak na zawleczkę.
Ale piękny! Piękno! 61, 62. Nie wiem, czy to będzie może grosz, ale jakieś duże. Może 5 zł. O. Wow. Telefonieren. Nawet kartę jeszcze ma. Samsung. Ile? 3,2 megapiksela aparat. Orange Samsung. Jest telefon. €10. No to frugo. 61 będzie grosik. Wykopany. I co? A jednak ciężarek ołowiany. Taki malutki. Dziwny sygnał. Wykopane jakieś żelastwo. O! Już to mamy. Pierścionek, a jakiś taki pospawany. Pospawany jakiś, co to jest? Ale ma próbę tutaj. To będzie srebro, ale dziwne. Okropnie biło. Więc tak, udało się znaleźć telefon. Trochę w opłakanym stanie. 3 srebrne łańcuszki, wszystkie próby 925. Blachy, ołów, to co zwykle. Bardzo ładny, jakby nowy, nie wiem, ślepak, czy jak to tam jest. Z Deutsche Gabbany, doczytałem się, pierścień. Tutaj jest kolejny srebrny, znaczy kolejny, to jest srebrny pierścień i ten jest srebrny pierścień. Ten jest jakiś pospawany, dziwaczny. Widzicie to, jaki pospawany? Nie wiem, ktoś w domu chyba go robił i wycinał to, bo tak to wygląda dziwnie. I tutaj się fajny srebrny, Boże, leci wszystko. I tutaj się fajny srebrny pierścień trafił z cyrkorią, z kamieniem. Chociaż może być to brylant, kiwie. Drobne, bardzo mało, jakoś tak dziwnie mało tych monet. O, tu jeszcze jest taki dziabąg mały, jakaś tam zawieszka religijna. Śmieci. I taka dziwaczna rzecz, jakby ktoś wiedział, co to jest w ogóle, to dajcie znać. Tutaj jest po prostu dziura. Materiał to jest chyba mosiądz, a tu jest jakieś łożysko. Jeśli ci się podobało, zostaw lajka i zasubuj. Pomimo naszej małej sprzeczki, one już by zasubowały. Wydaj ta Odynowi suba, a ja patrzcie, ryba, ryba, już idę.